trochę przerośnięty brak, bliźniak G310R. 180 mm skoku z przodu i z tyłu, 175 kg wagi zalanego płynami, 19-calowe koło z przodu. 310 GS od BMW, wersja na 2021 rok. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj będę Wam przedstawiał GS-a. Mojego pierwszego GS-a w życiu, w sensie pierwszego, na którym w życiu jeździłem. Jednocześnie najmniejszego GS-a. I pierwsze pytanie, które mi się nasunęło, jeżdżąc już też większymi motocyklami, nie GS-em, podkreślę, ale większymi motocyklami typu turystyczne enduro, bo tak bym go zakwalifikował, nasunęła mi się myśl, po co ci, nam, wam, komukolwiek, to będzie rozwinięcie, więc nie hejtujcie od razu, po co komukolwiek duże turystyczne enduro. I jak część z Was oglądała moje wcześniejsze filmy, a jeżeli nie, no to zapraszam, to będziecie mieli na przykład test Afryki, czy jakieś inne motocykle poza Afryką, które testowałem, które są wyższe, podwyższane. Ja te motocykle nazywam SUV-ami, crossoverami, takimi trochę w świecie motocykli. I ja nie do końca nadążałem za tymi motocyklami, w sensie takim ja nie do końca je rozumiałem, nie do końca mi się podobały, nie do końca dobrze się na nich czułem, drażniła mnie ich wysokość i nie do końca sprecyzowane zastosowanie, tak? One były do wszystkiego, a jak coś jest do wszystkiego, to zazwyczaj jest do niczego. I też miałem takie wrażenie przy na przykład Afryce, która jest już dużym, ciężkim motocyklem, jak dla mnie za dużym i za ciężkim. I to pytanie, po co ci duże turystyczne enduro, jest trochę podchwytliwe. Bo ten motocykl ma bardzo dużo sensu, wbrew pozorom. Bo jest mały, więc no, dla niektórych, no ale to ani nie zapakuje, ani nie pojadę na Nordcap. To nie do końca jest motocykl do tego. Jasne, jeżeli masz potencjał wyprawowy i będziesz trzaskał trasy po kilka tysięcy kilometrów, będziesz jeździł z pasażerem, z wielkimi kuframi, zapakowany po korek, jasne, to jest motocykl, który będzie miał za małą moc, bo to są tylko 34 koni i 28 Nm. On sobie z tym po prostu no, nie poradzi, to jest słabo powiedziane, ale będzie mu ciężko, nie będzie dawał rady, nie będzie dawał przyjemności. Natomiast jeżeli kupujesz sobie turystyczne enduro i jeździsz tylko po mieście, ewentualnie krótkie przejażdżki po okolicy i nie wypuszczasz się na dalekie trasy, a po prostu ci się podoba ten styl, bo jestem w stanie zrozumieć, że komuś się wysokie motocykle podobają, bo na przykład ma spory wzrost, czy cokolwiek w tą stronę. Tak, rozumiem ludzi, którzy kupują wysokie motocykle, ale po co od razu kupować bardzo ciężki motocykl? I do solo tułaczki, takiej po okolicy, trochę dalej, do zjechania w szutry, gdzie ja tym motocyklem zjechałem sobie w takowe, nie w ciężki teren, bo mówię, nie mam umiejętności, ja się na tym motocyklu nie bałem. Ja byłem w stanie go w razie co ratować nogą, byłem w stanie się odbić. Nie przeszkadzała mi jego masa i jego gabaryt. I teraz, nawiązując jeszcze raz do pytania, po co ci duże turystyczne enduro, skoro motocykle tego typu, on co prawda ma niewielką konkurencję, bo w tym momencie, jak sprawdziłem, tak bardzo szybko i bardzo pobieżnie to jest, jaką konkurencja może być Versus X od Kawasaki, który też jest 300. Mamy jeszcze KTM-a 390 Adventure, który już jest cenowo też zbliżony do tego motocykla, ale jest
już prawie 400, więc czy go mieszać w tą samą kategorię? Małych turystycznych enduro na pewno. Natomiast jako motocykl, tak jak wspomniałem, do tułaczki, do szwendania się po okolicy, do zjechania z utwardzonej drogi, czyli jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy. O, tu może być ładnie. Pierdut, jedziemy. Rewelacja. I tak jak chwilę wcześniej testowałem R-kę, która jest 310R, która jest bliźniaczym motocyklem z tym. I zaraz Wam te wszystkie wspólne rzeczy wymienię i wymienię Wam też pokrótce różnice. To tamten motocykl był stricte skierowany na miasto. Trasa to na pewno by nie była jego żywią i tamten był w stronę używania go na przykład na małych torach typu track day'e, bo tam był potencjał w zawieszeniu, tam był potencjał w silniku, zresztą to jest ten sam silnik, który też ma ten sam potencjał. Jeżeli nie masz w zamyśle jeżdżenia na track day'e albo masz do jeżdżenia na track day'e inny motocykl, to na miasto wybrałbym GS-a niż R-kę. Dlaczego? Na GS-ie siedzimy wyżej, widzimy nad samochodami osobowymi. SUV-ów nie przeskoczymy, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, bo to są landary. No, nie wiem, na jakim motocyklu trzeba by było siedzieć, żeby widzieć, nie wiem, nad, jak już jesteśmy przy MW, nad X7 na przykład. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że przez to, że mamy wyższy skok zawieszenia i to zawieszenie jest bardziej miękkie, lepiej nam się wybiera nierówności, choć nie wszystkie i do tego też zaraz dojdziemy. Ogólnie rzecz biorąc, jego dzielność miejska dla mnie jest większa niż wersji R. Plus do tego możemy zjechać z asfaltu i się poszlajać po szutrowych drogach. Drogi leśne, nie mówię o dźganiu przez lasy tam, gdzie tego nie wolno robić. Nie mówię o szlajaniu się między drzewami. Ja ten motocykl tutaj wstawiłem, spokojnie. Ja tu nie wjechałem, tylko zgaszony motocykl tu wepchnąłem i go oparłem. Za mną jest jedna z głównych dróg, szutrowa, bo szutrowa, ale jedna z głównych dróg w jednej z miejscowości niedaleko Warszawy. Więc żeby nie było, że niszczę tereny zielone. Ne. Nieładnie tak robić, nie wolno tak robić. Ale jeżeli właśnie, tak jak wspominam, jedziemy sobie, a tu bym zobaczył, może być fajnie. Jest akurat droga szutrowa, jedziemy bez najmniejszego stresu. 60 na godzinę po szutrówce. To Wam zabroni. Hamulce spoko dają radę, te opony spokojnie dają radę sobie na szutrze. I właśnie ten motocykl jest po to stworzony. Jedziesz, stwierdzasz, że wjeżdżasz gdzie indziej, spoko. Krawężniki nie robią na nim wrażenia, 19-calowe koło z przodu pomaga. To też pomaga w terenie. I powiem szczerze, że ten motocykl jak dla mnie jest cholernie uniwersalny. I mam dylemat, w którą stronę bym się kierował jako alternatywny motocykl dla siebie, czy w stronę właśnie niedużego enduro, tak jak to. Na tyle mnie ten motocykl przekonał do siebie. I na ile w stronę jakiegoś scramblera. Ale idąc w stronę technikaliów i tego, jak ten konkretny motocykl jeździ, jak się zachowuje. Konstrukcja jest bliźniacza z 310R-ką. Mamy wspólny silnik, mamy wspólną ramę. Mamy z tego, co kojarzę, nawet wspólne siedzenie. Zbiornik jest teoretycznie paliwa o pół litra większy. Mamy wspólne lampy. Nawet mamy wspólne hamulce. Ten ma hamulce 300 mm z przodu. Jak się nie mylę, 240 z tyłu. I to samo mamy w R-ce. Mamy ten sam układ wydechowy. Ogólnie większość tego motocyklu jest ta sama. Kierownica nawet mam wrażenie, że jest ta sama, bo jest tak samo wąska i tak samo niewiele niestety widzimy w lusterkach. Kolejna rzecz, wyświetlacz. Wyświetlacz jest czytelny, wyświetlacz posiada bardzo dużo informacji, w tym oczywiście prędkość, obroty. Obroty mogły być trochę czytelniejsze. Oczywiście tam rezerwa, nie rezerwa i tak dalej, przynajmniej jest kontrolka rezerwy, to jest super. Ale ważne rzeczy, poza przebiegiem dziennym, poza dwoma przebiegami dziennymi, przebiegiem całkowitym, spalaniem średnim, średnią prędkością, to jest fajne, rzadko spotykane, i spalaniem chwilowym, mamy bardzo ważną informację i powiem Wam szczerze, że w wielu motocyklach tej informacji mi brakowało, to jest temperatura silnika. I to nie jest temperatura cieczy chłodzącej, tylko to jest temperatura silnika. I to są te wspólne rzeczy. I o tych wspólnych rzeczach ja Wam postaram się pokrótce opowiedzieć, natomiast jeżeli czegoś będzie Wam brakowało, to być może znajdziecie to w teście 310R, który zobaczycie tutaj, macie link, tutaj sobie podlinkujcie, bo mogę część pominąć, bo dostałem ten motocykl jeden po drugim i może mi się pomieszać, że już o tym mówiłem, a jednak o tym nie mówiłem. A druga rzecz, możecie po prostu śmiało pytać w komentarzach. Myślę, że w miarę na świeżo będę w stanie odpowiedzieć na większość pytań.
jak ten motocykl się zachowuje i jak się nim jeździ. Jeżeli chodzi o silnik, silnik jest żwawy, ma 28 Nm i z tego, co dobrze pamiętam, w klasie 300 cm i liczymy teraz klasę jako ogół, większy moment obrotowy miała tylko Yamaha MT-03. Mogę się mylić, w razie co zapraszam do komentarzy. Natomiast ma dość niską moc maksymalną. Co przekłada się na to, że mamy niższą prędkość maksymalną, gdzie tutaj jest w okolicach tych 135-140 km na godzinę. I dobicie do tej prędkości zajmuje mu sporo czasu. Już tak powyżej tych 100 km się dosyć skrada, natomiast do 100 km jest naprawdę żwawy. Na trzecim biegu, z tego co pamiętam, dobijamy do setki i to nie jest problem. Pamiętać trzeba jedynie o tym, że ten silnik trzeba trzymać na obrotach. Powyżej 5000 jest żwawy, jest dynamiczny. Trzeba też się przyzwyczaić do odważnego kręcenia gazem, nie szarpania, ale do odważnego kręcenia gazem. I wtedy ten motocykl naprawdę pokaże pazurek i będzie nam pozwalał się dynamicznie przemieszczać. Z tego co pamiętam, poprzednia wersja, jak niektóre testy oglądałem czy czytałem, miała około 7 sekund do setki. To naprawdę jest dobry czas. Poza tym większość kierowców samochodów i tak się z Wami nie ściga, bo po tym motocyklu dla laika, który stoi z boku, aż tak bardzo nie widać, że on jest malutki, że on ma 30 parę koni. Tego nie widać. Skrzynia biegów jest precyzyjna, bo to jest ta sama skrzynia z tym samym sprzęgłem antyhoppingowym, co w RC. Natomiast tutaj mam wrażenie, nie wiem na ile mylne, ale tak z jazdy odczułem, że podnóżki mamy troszeczkę bardziej do przodu wysunięte względem R-ki i mamy nogi w bardziej neutralnej pozycji. To jest bardzo wygodne do dalszej jazdy, bo nie do jazdy jest to wygodna opcja. Natomiast mamy przez to krótszy odcinek pomiędzy podnóżkiem a dźwignią zmiany biegów. Ciężej jest zmieścić nogę we właściwe miejsce. Skrzynią trochę trudno się operuje. Trzeba się do tego przyzwyczaić. W dół biegi ładnie schodzą, no bo w dół no to jest bezproblemowo, natomiast w górę trzeba się nauczyć, gdzie tą stopę trzeba pchać. Jak już się do tej skrzyni przekonamy, to w sensie przekonamy nie tyle do skrzyni, co do operowania, nauczymy się tego operowania tą skrzynią, to już jest spoko i naprawdę to fajnie działa, ona jest precyzyjna, nie myli biegów. Jak już jesteśmy przy dźwigniach, od razu poruszę dźwignię tylnego hamulca. Wymaga też przyzwyczajenia, bo z kolei jest bardzo blisko, jak spojrzymy na nią od góry, ona jest bardzo blisko silnika. I w dużych, sztywnych butach jest ciężko ją znaleźć. Trzeba w bardzo, dla mnie, nienaturalnej pozycji ułożyć stopę. Być może dla osób, które jeżdżą w offie, to jest jakoś bardziej naturalna pozycja. Dla mnie, jako typowo asfaltowego jeźdźca, ona jest nienaturalna. Trzeba tą stopę wyginać tak do środka trochę. Mam wrażenie, że żeby trafić w nią, tą dźwignię, trzeba pojechać butem po silniku. Jak się patrzy na to z boku, to jest cholernie dużo miejsca pomiędzy dźwignią a silnikiem, jeżeli chodzi o wysokość. Natomiast zazwyczaj jest to problem. Z przodu tarcza 300 mm, z tyłu 240, o ile dobrze pamiętam. I to są hamulce spokojnie wystarczające do tego motocykla. W RC były te same hamulce i mam wrażenie, znaczy w RC one były nawet troszeczkę ponad wystarczające. One były, dla mnie były nawet bardzo dobre, bym powiedział. I tutaj, w tym motocyklu są teoretycznie te same hamulce. Ale przez skok zawieszenia i dosyć duże nurkowanie, przez to, że to zawieszenie nie dość, że ma wysoki skok, jest dosyć miękko zestrojone, mam wrażenie, że hamuje się tym troszeczkę słabiej. I może być to tylko i wyłącznie moje odczucie, że on hamuje troszeczkę słabiej. Takie w sensie fizyczne, tak, że o Jezu, Jezu, lecę, ile ja mam hamować i tak dalej. To może być tylko odczucie. Natomiast nigdy przez cały test nigdy nie spotkałem się ani na asfalcie, a właśnie, też kwestia opon może być przy hamowaniu ważna, bo tu mamy te opony bardziej typu dual, więc wiadomo, że asfalt nie jest ich jakąś najsilniejszą stroną, ale sobie w miarę radzą, ABS nie jest nachalny. Nie wtrąca się za szybko, a jego działanie nie jest agresywne. W RC miałem wrażenie, że on działa zbyt agresywnie, też nie wtrącał się zbyt szybko, ale jak już się wtrącił,
to działał w sposób dosyć agresywny, także całym motocyklem szarpało. Tutaj tego nie odczułem w ten sposób. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ABS, niestety dla fanów jazdy bardziej terenowej, bardziej off, ABS-u nie jesteśmy w stanie wyłączyć na żadne sku. Trzeba by było szukać, podejrzewam, bezpiecznika, wyszarpywać bezpiecznik, całe oświetlenie, wszystkie kierunki, przednia lampa, tylna lampa są w technologii LED. I to jest bardzo fajne, nie dość, że prądu mniej zużywa, też całkiem fajnie świeci. Dzięki temu, że ta lampa jest dosyć wysoka, ona też świeci dosyć daleko. Ergonomia przycisków też jest na zadowalającym poziomie, tak naprawdę nie można jej nic zarzucić. Wszystkie przełączniki są we właściwym miejscu. Obydwie klamki, co ważne, mają regulację, więc możemy sobie dopasować pod siebie. Niestety, z mojej perspektywy, mam 1,75 m wzrostu. Kierownica jest za niska, a to szkoda, bo cały motocykl jest wysoko. I ona jest za nisko oczywiście relatywnie do pozycji, jaką zajmujemy na stojąco. Natomiast cały motocykl jest wysoki. Mamy 180 mm skoku zawieszenia z przodu i z tyłu, tak jak już Wam na początku wspomniałem. Kanapa jest na wysokości 835 mm. Nie jest to jakoś strasznie wysoko, ale dosyć wysoko. Natomiast też to wszystko dzięki temu, że jest wyższe, tak jak wspomniałem, więcej widzimy i mamy bardziej wyprostowaną, komfortową pozycję za kierownicą. I ktoś by mógł powiedzieć, no to rewelacyjnie, że ta pozycja jest bardziej komfortowa, bo możemy sobie dalej zajechać. No tak, w teorii macie rację. Dodatkowo w teorii, i to akurat będzie też praktyka, ta niewielka owiewka, naprawdę niewielka, bo ona jest malusieńka, tak? Razem tutaj z tą całą obudową zegarów, ale całkiem przyjemnie chroni przed wiatrem. Do tych 110-120 jest naprawdę, to jest jakby luksusowo. Cytując klasyka. I to nie przeszkadza. Natomiast kanapa jest też bliźniacza z R-ką. I tam, gdzie w R-ce, gdzie to motocykl jest taki bardziej dynamiczny do przeskakiwania, takiego, nazwałbym trochę bardziej świrowania, to tutaj ta kanapa niestety nie do końca współgra z całą resztą motocykla. I tam, gdzie będzie wygodnie nam się siedziało względem pozycji, nie będzie nam wiało po twarzy, to niestety dla mnie 200 km max ciągiem. Później już niestety czuć gnaty w tyłku. Tutaj dużo rzeczy nam sugeruje, że to motocykl, który można by było nastawić na turystykę. Nawet półka pod kufer jest, żebyśmy sobie kuferek łatwiej mogli zainstalować. No po prostu jest masa rzeczy, która nam sugeruje, że może być fajnie w podróży. Kanapa to trochę psuje, ale kanapę można zawsze wymienić, oddać do przerobienia, oddać do obszycia, więc nie deklasowałbym tego motocykla. Bo naprawdę ja jestem trochę zauroczony, więc mogę być mało obiektywny. Zresztą, kurde, moje filmy w ogóle nie są obiektywne, one są subiektywne. To są moje odczucia na temat konkretnych motocykli. Tyle. Turystyka turystyką, miasto miastem, ale ten motocykl cierpi na jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy to będzie wada, czy to będzie cecha. Zawieszenie jest bardzo przyjemne, pracuje miękko, motocykl fajnie przysiada, jak się na nim usiądzie. To też jest dobra informacja dla osób o niższym wzroście, że motocykl dosyć mocno przysiada. Zresztą zaraz zasiądę, spróbuję, to Wam pokażę. I jest całkiem spoko. Natomiast posiada jedną wadę. Krótkie, poprzeczne nierówności strasznie tym motocyklem rzucają. To zawieszenie działa albo za wolno, albo cokolwiek innego, po prostu jest bardzo sztywno i od razu czuć takie uderzenia. Szczególnie właśnie na tych poprzecznych, krótkich nierównościach. Przy długich nierównościach, przy wzdłużnych jest luksusowo, jest przyjemnie. Ogólnie jedzie się całkiem fajnie, tylko no ta kanapa, tak? I te poprzeczne nierówności. Ja na ten motocykl, bo z racji tego, że jestem niewysokim gościem, 1,75 m, jak już wspomniałem wielokrotnie, na tego typu motocykle wsiadam w sposób następujący. Lewa noga na podnóżek, przytrzymuje się kierownicy i robimy hopsa. I wtedy jest spoko, inaczej po prostu za dużo sobie naciągam. Jak widzicie, ja przy swoim wzroście, tu co prawda trochę teren działa na moją korzyść,
Stoję sobie na palcach i spokojnie na tych palcach jesteście w stanie się utrzymywać. I teraz zobaczcie. Ja siedzę co prawda trochę przekoszony, bo dociągam tą stronę, bo kosa jest strasznie prosta, w sensie ona jest bardzo do pionu, ten motocykl stawia. Nogi są naturalnie ustawione, luźno, nie napinamy. Dobrze wyprofilowany zbiornik, możemy się dobrze nogami zaprzeć. Na kanapie jest miejsce akurat. Jest za twarda, ale jest miejsca akurat. I jak już siedzimy, to Wam postaram się pokazać na jakimś ujęciu. Podnóżek jest strasznie upierdliwy przy składaniu. W sensie strasznie ciężko jest, trzeba ekwilibrystykę nożną urządzać, żeby go złożyć, a potrafi się tak rozłożyć, a żeby go rozłożyć, musimy przechylić troszeczkę motocykl na prawą stronę, bo dobra, być może moja masa jest wrogiem w tym momencie moim, ale motocykl siedzi na tyle nisko na zawieszeniu, jak na nim siedzimy dupskiem, że nie, kosa nie jest w stanie przebrnąć przez ten punkt zero do asfalt. Próbujemy zsiadać. Chyc. I obciążamy nogę, na której podnóżkową. I hopsa. Polecam dla niższych osób taki sposób wsiadania i zsiadania z wyższych motocykli. Bo po pierwsze ograniczycie sobie mocno ośmieszanie się pod knajpami, jak Wam nogi się nie uda zadrzeć. Po drugie nie zniszczycie sobie kanapy, kufrów i tak dalej. Cały motocykl jest sprytny i dzielny. Moim zdaniem jego idealne warunki to jest miasto plus lekki teren, lekki szut, jakieś fajne ścieżki, dróżki i tym podobne rzeczy. Trasy dla osób zawziętych z bardzo twardym tyłkiem albo w wymianie kanapy jak najbardziej spoko, bo trochę potencjału takiego podróżniczego w nim jest, takiej bardzo spokojnej turystyki. I właśnie, co do spokoju. Wiecie co, to jest jeden z pierwszych motocykli, na których jeździłem, nie w życiu, ogólnie jako kontekst wszystkich motocykli, którymi jeździłem, który w tak nieagresywny sposób nakłania do przestrzegania przepisów. I to nie jest tak, że my tych przepisów przestrzegamy na zasadzie, o widzę znak 50, to muszę jechać 50. Nie. Po prostu tym motocyklem nie chce się dzikować. 40 jest spoko, 50 jest spoko, 90, jak wylecimy sobie 10 razy jest spoko, nawet stówka jest spoko, wyżej to już tak... Chyba tylko dla zasady, że jechałem 300 140 na godzinę. To chyba tylko po to się takimi motocyklami jeździ szybko. Jako motocykl, który miałby zastosowanie typowo miejsko-rekreacyjne, to on mi się bardzo podoba. Jako motocykl jedyny w garażu, dla mnie ogólnie ma za mało zastosowań, które ja lubię. Ja bardzo lubię ostre winkle, lubię się po nich pokręcić. Nie to, że umiem po nich bosko jeździć i coś takiego, tylko je bardzo lubię. O, i widzicie, i winkle, i co do asfaltu. Powiedzielibyście, że motocykl, który jest przyszykowany pod jazdę enduro, będzie się bardzo słabo, albo co najmniej słabo sprawdzał na asfalcie. I tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo byłem pełen obaw tak naprawdę, że no dobra, to jest 300, pewnie będą cienkie oponki, ale uwaga, z przodu opona 110, przypominam, że Afryka miała 90, z tyłu opona 150 albo 140 i te opony typu dual na suchym asfalcie, bo to szczęście miałem, że asfalt był suchy, naprawdę dzielnie sobie radzą. Nie mówię tutaj o schodzeniu na kolano, ale pozwalają czerpać przyjemność z zakrętów po asfalcie. Nie rzucają jakoś specjalnie tym motocyklem. Na tym zawieszeniu ten motocykl też nie płynie po asfaltowych zakrętach. Na tym asfalcie jest naprawdę przyjemny, gdyby nie poprzeć tę nierówność. Dla mnie osobiście ten motocykl jest bardzo dobry. Z wadami, natomiast są to wady, które spokojnie jesteśmy w stanie niewielkimi finansami wyeliminować. Jak już jesteśmy przy finansach, 26,5 tysiąca za podstawowe białe malowanie. Nie wiem, czy Was teraz nie okłamię, ale to malowanie, które jest specjalnym malowaniem na 40-lecie serii GS, kosztuje tyle samo. Jest jeszcze bardzo ładne malowanie Rayleigh. Ono jest takie granatowo, chyba srebrne. I ono jest droższe o 400 zł, wtedy mamy 26,900. I ogólnie to nie jest jeszcze straszna cena, jak za motocykl kompletny.
motocykl tak naprawdę po wyjechaniu z salonu gotowy do tego, żeby już sobie jeździć, zwiedzać i odczuwać z tego radochę. Po lekkim przerobieniu myślę, że nawet gotów na dalsze wyprawy. Ale patrzę na to z perspektywy KTM-a, którym nie jeździłem, 390 Adventure. I on kosztuje podobne pieniądze. I zastanawiam się, czy to BMK jest droga, czy KTM jest tani. To na to pytanie możecie mi odpowiedzieć w komentarzach, jeżeli znacie odpowiedź. Byłbym zapomniał. Baga. To, co Wam mówiłem na początku, czy tam w trakcie, ale chyba na początku. Motocykl... Ta waga jest jego zaletą i wadą jednocześnie. Bo jeżeli zjedziemy z utwardzonych dróg, będziemy się poruszać szutrami, będziemy potrzebowali się często odbić nogą, czy po prostu przytrzymać motocykl, jak zacznie nam się chwać, walić, będzie chciał nas przeważyć, to ta masa 175 kg jest spoko. Jak będziemy musieli sami gdzieś podnieść motocykl, łatwiej będzie podnieść 175 kg niż ponad 200 w większości przypadków motocykli tego typu. Natomiast jeżeli jedziemy po asfalcie, dzisiaj pogoda jest rewelacyjna. Może nie to, że jest jakoś bosko ciepło, ale nie wieje aż tak. To na asfalcie właśnie ten wiatr powoduje przy tej niskiej masie, nawet dołożoną moją masą, niemałą, że ten motocykl lata po całym pasie. Trzeba naprawdę dużo cierpliwości i samozaparcia, żeby jechać drogami dwupasmowymi między polami. Bo małe, kręte dróżki są spoko, ale jeżeli zaczyna się robić otwarta przestrzeń z dużym, silnym, bocznym wiatrem, po prostu motocykl lata po całym pasie i trzeba z nim walczyć. Co może troszeczkę psuć jego turystyczne zapędy. Bo ja w nim widzę potencjał do turystyki, może nie bardzo dalekiej, ale takiej turystyki na przykład szlakami szutrowymi sobie zrobić rajd dookoła Polski. Rajd, źle zabrzmiało słowo rajd. Zrobić sobie przejazd dookoła Polski ze spakowanym namiotem, plecaczkiem z konserwami i sobie jedziemy. Zrobić taką rundkę naokoło. To wtedy tak. Natomiast jeżeli miałaby być to turystyka trochę asfaltowa, to jak zacznie wiać, będzie słabo. Ale ogólnie fajnie. A przy hamulcach Wam tylko powiem. Stalowy oprot z przodu i z tyłu to jest bardzo ważna i bardzo przyjemna rzecz. Trzeba się cieszyć z takich rzeczy w standardzie, bo nie wszyscy producenci są na tyle szczodrzy. No i słuchajcie, moi drodzy, to by było chyba na tyle. W tym jakże uroczym i fajnym pojeździe, w tym jakże uroczym i przyjemnym miejscu, cisza, spokój, ptaszki ćwierkają. No i ogólnie, tak jak Wam powiedziałem, motocykl bardzo przyjemny do miasta. Super do turystyki bliskiej i szutrowej. Bardzo fajnie do turystyki dalekiej, asfaltowej. Średnio, jest trochę za lekki. I tak masa, niska masa może być wadą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać. Jak jeździmy sobie drogami rzędu 90-100 km na godzinę, to w sensie takimi, które dopuszczają taką prędkość i potrzebujemy coś wyprzedzić, to jeżeli to będzie ciągnik rolniczy, to nie ma najmniejszego problemu, tylko wszelkie większe pojazdy, albo szybsze, może szybsze w ten sposób, wymagają już strategii wyprzedzania. To nie jest tak jak w samochodzie, który będzie miał 7 sekund do setki, tak jak przypuśćmy ten motocykl ma te teoretyczne 7 sekund do setki, tak jak opinia zasłyszana, nie mierzyłem. To te samochody też powyżej setki się całkiem przyjemnie zbierają. Tu powyżej setki, tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, zaczyna się skradanie. I musimy brać to pod uwagę, musimy sobie to dobrze zaplanować, musimy wyprzedzanie przemyśleć i w odpowiednim momencie zaatakować, żeby nie okazało się, że zabraknie nam miejsca, zabraknie nam czasu, zabraknie nam dynamiki. Dzięki temu GS-owi zrozumiałem trochę ideę motocykli turystycznych Adventure. Bardzo chętnie przyjadę się GS-em 750 albo 850 i zobaczę, jak tamten się zachowuje, jak tamten się prowadzi. Być może właśnie taka klasa 750, 850, coś pomiędzy, jest takim złotym środkiem, gdzie ta moc już będzie wystarczająca do sprawnego przemieszczania się po asfalcie, do zabrania większej ilości bagażu plus pasażera, a jednocześnie nie nastręczająca tyle problemów, co ciężkie motocykle, czyli nie będzie aż tak ciężki. Wysoki pewnie będzie, ale nie będzie aż tak ciężki, nie będzie aż tak narwany i nie będzie potrzebował
tak konkretnej reakcji ręką, żeby silnik pracował równo. I bardzo Wam właśnie w tym momencie z tego miejsca dziękuję za mój troszeczkę przydługi wywód, bo jak zwykle było przydługo, ale było też trochę filozoficznie i chciałem Wam trochę nakreślić mój rys i moje widzenie tego typu motocykli. BMW G310 GS, rok modelowy 2021, malowanie upamiętniające albo świętujące 40-lecie serii GS. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. A zachęcam do dyskusji w komentarzach.